Strona 18. Nie sprawdziłem, to jest chyba artykuł 11 tej ustawy o zmianie ustawy. Po artykule 33 dodaje się artykuł 33a w brzmieniu, czyli jest zupełnie nowy artykuł w tej ustawie, 33a, którego wcześniej nie było. Artykuł 33a, rozumiem chyba 33a1. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii, czyli takim stanie, który aktualnie trwa i pewnie będzie trwał jeszcze długo, długo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji może. Czyli Powiatowy Inspektor Sanitarny to jest dość nisko w randze. No. Zakładam, że jest ich tylu, ile powiatów. Na pewno są różni. I chociażby na pewno są różni, tak? Pamiętamy chyba na początku koronki taką specyficzną panią powiatową lekarz, inspektor sanitarną, taką bardzo kolorową w dużych tych okularach, co tam na konferencji prasowej chyba się bardzo dobrze bawiła, przy okazji poubliczniała całą masę rzeczy czy o pacjencie i tak dalej, no tego typu ludzie, tak? Oczywiście nie twierdzę, że wszyscy są tacy, ale taka osoba została inspektorem sanitarnym. Zresztą pamiętamy samego głównego inspektora sanitarnego, pana Pinkasa, no dało się wyciągnąć wiele wniosków na temat jego osobowości, prawda? A to był top główny. I co on może? W drodze decyzji, czyli tak po prostu, indywidualnie, bo chce, żebyś ty nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Co to jest indywidualny nadzór epidemiologiczny? Za cholerę nie wiem. Domyślam się tylko, że jest to nadzór epidemiologiczny, który ma charakter indywidualny, czyli nietypowy. Czyli nie, że zaszły jakieś przesłanki ogólne, że trzeba nad tobą nadzór epidemiologiczny roztoczyć, tylko jest coś indywidualnego. Tak ma być, bo on tak chce, bo wydał taką decyzję. Let's play.